Cześć Wam, tu Nathan i zapraszam Was na Q&A. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to małe wyjaśnienie. Tak, będę prowadzić ten odcinek w czapce, bo moje włosy nie chcą się zupełnie układać. Jeszcze trochę zrobię z nimi porządek, przepraszam. Dobra, zacznijmy od pierwszego pytania. To jest, może nie będą tak kolejnościowo, jak wymieniliście w komentarzach. Czy mam jakieś tatuaże? Owszem, mam. Te tutaj. I te tutaj. A tak naprawdę to mam tylko ten plakat i książkę z tatuażami, bo kiedyś bardzo się interesowałem, ale nie miałem wtedy 18 lat. Nie mogłem sobie tatuażu zrobić. I kiedy skończyłem 18 lat, nie miałem pieniędzy, żeby tatuażu zrobić. A teraz, kiedy mam wystarczająco lat i pieniędzy, żeby ten tatuaż zrobić, to jakoś tak mi się nie chce i nie wiem, co to miałoby być i w sumie po co. Więc skończyło się tylko na zajawce, na tym, że bardzo się tym interesowałem, ale ostatecznie skończyłem zupełnie bez tatuaży. Czy mam pożyczyć 500 zł do wtorku? No cóż, trochę się spóźniłem z filmikiem, więc obstawiam, że spóźniłem się też z pożyczką, sorry. Czy będą jakieś daily vlogi? Jeżeli nauczę się montować filmiki tak, żeby to wyglądało ciekawie, jeżeli moje życie będzie dało się nagrać, no to myślę, że na czymś takim na pewno, no chciałbym coś takiego robić, tylko na ten moment po prostu niekoniecznie mi moje możliwości czasowe pozwalają i też mam zbyt niskie umiejętności w montowaniu filmików, więc na ten moment raczej nie jest to zbyt realistyczne. Wrzucam Wam trochę takie filmiki z życia, żeby pokazać Wam jakieś miejscówki ciekawe i staram się wrzucać tego, znaczy póki co to było w jednym odcinku, ale mam kilka rzeczy kolejnych nagranych i mam nadzieję, że uda mi się to wrzucić też w kolejnych jakichś filmikach, może niekoniecznie w tym. Moje najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa. No cóż, to jest coś, co bardzo ciężko przywołać, bo każdy z nas ma coś takiego jak amnezja dziecięca, czyli że nie pamiętamy zbyt dobrze pierwszych lat życia. I ze względu na to, że wtedy trochę inaczej nasz mózg funkcjonuje, bo nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, zresztą nasz mózg rozwija się do 30 roku życia. Można powiedzieć, że do 30 roku życia jesteśmy dziećmi, ale tak, w pierwszych latach życia po prostu nie pamiętamy czegoś w taki sposób jak teraz, że potrafimy chronologicznie sobie ułożyć jakieś wydarzenia, tylko wtedy pamiętamy bardziej takie jakieś emocjonalne, mocno doświadczenia, czyli ciężko mi, mam jakieś wspomnienia takie pierwsze z dzieciństwa, ale ciężko mi je ułożyć chronologicznie i sprawdzić, które było pierwsze. Nie mam żadnego tak charakterystycznego, no i żeby je przywołać, to też trochę mi czasu zajmuje, więc nic takiego jakiegoś szczególnego nie mam. Jakie są moje nietypowe zainteresowania? Jak widzicie z tyłu gitary, jak widzicie z tyłu tatuaże, to są raczej dosyć typowe zainteresowania i to są takie, które już trochę może przeminęły. Nie wiem, czy już kiedyś wspominałem o moim zainteresowaniu Japonią, że uczę się języka japońskiego i planuję podróż do Japonii. Trenuję też japońskie sztuki walki, więc ogólnie Japonia pełną gębą. Jakby mnie określić przez pryzmat moich zainteresowań, to w sumie takie główne filary to jest różne rodzaje treningu fizycznego, głównie kalistenika, do tego Japonia i do tego psychologia i macie już Nathana. To ja. Ale poza tym lubię dużo takich innych zainteresowań eksplorować. Jak moi znajomi się interesują czymś ciekawym, to staram się ten temat jednak zgłębić. Na przykład hobbystycznie lubię dowiadywać się jak najwięcej o kawie i sposoby jej parzenia, więc to jest jedno z takich zainteresowań. Inna sprawa, że na przykład z kawą to jest to, że bardzo lubię chodzić po mieście i znajdować różne ciekawe miejsca, różne ciekawe jakieś kawiarnie. Takie jak nie mam czasu, żeby podróżować gdzieś dalej, czy nie mogę jechać do innego miasta, czy innego kraju, to po prostu idę sobie do miasta i szukam miejsc, w których jeszcze nie byłem, właśnie jakieś kawiarnie, bo każda kawiarnia to trochę inny klimat, trochę inna kultura, więc to jest takie moje małe zainteresowanie, ale tych zainteresowań jest na pewno więcej, jest ich naprawdę bardzo dużo i postaram się Wam też je jakoś pokazywać w przyszłości. Jakbym teraz je wymienił wszystkie, to po prostu byłoby to zbyt nudne i oczywiste, więc miejcie pewien niedosyt, nie wszystko jeszcze o mnie wiecie. A moja tak zwana przez Was niezwykła, niepolska uroda, no to jest pytanie do mojego taty, bo ogólnie tak jak się mówi, że to ojca nie można być pewnym, a matki zawsze jest się pewnym, to u mnie po prostu jest to odwrotnie. Moja mama blondynka o kręconych włosach i jeszcze niebieskie oczy, tyle że nie wiem, w rodzinie jakoś tak mnie najbardziej jakoś tak myślą, że taki niepolski jakiś jestem,
A tak naprawdę w sumie nie wiem, skąd to się wzięło. Po prostu się taki urodziłem. Od dziecka jak się urodziłem, to myśleli, że jakiś krajowy. Tak nawet w szpitalu podobno powiedzieli. Ale no to jest już też pytanie, kwestia, skąd te geny? Najprawdopodobniej ze strony jakoś mojego taty, ale zupełnie nie mam pojęcia. Po prostu taki się urodziłem i taki jestem. O czym marzę? Jeny jest tego dużo. Jest tego naprawdę dużo, ale takim moim marzeniem od dziecka, jak byłem malutki, to żeby wyjechać sobie do Japonii. I mam nadzieję, że w przyszłym roku to marzenie się w końcu spełni. Więc pracuję nad tym i właśnie to marzenie, żeby koniecznie Japonia. Japonia. Słówko o studiach. To jest tak obszerny temat, wybór studiów, że normalnie można o tym zrobić osobny filmik i ogólnie od tego jest też całe doradztwo zawodowe. Jako student mogę powiedzieć przede wszystkim jedną taką ważną radę. Wybierzcie coś, co Was interesuje. Nie idźcie na coś, co jest perspektywiczne, coś, po czym będzie praca. Nie ma sensu być lekarzem, architektem czy prawnikiem, jeżeli tego nie lubicie, bo wtedy, nawet jeżeli to są zawody, po których niby jest praca, no to dla Was jej nie będzie, bo po prostu będziecie się w tym męczyć. Coś o tym wiem, swoje przerobiłem. Poszedłem w kierunku, który okazał się zupełnie mnie nie interesować i bardzo się cieszę, że go zmieniłem. Teraz, kiedy studiuję coś, co mnie zwyczajnie interesuje, czym właśnie jest psychologia, no to nagle czuję się od razu inteligentniejszy, bo wszystko łatwiej zostaje w mojej głowie, lepiej się uczę, jakoś łatwiej mi jest też o pracę. I to wszystko jakoś ruszyło z miejsca. Czyli po prostu nasze czasy są takie, że tworzą się nowe zawody i nie jest tak, że przepracujecie w jednej firmie całe swoje życie, bo możecie w międzyczasie otworzyć jakiś swój biznes, możecie potem zmieniać pracę kilka razy, możecie się zawsze przekwalifikować, pójść na jakieś dodatkowe studia, czy zdorobić kursy. Zresztą te zawody są coraz bardziej jakieś takie płynne. Możecie przechodzić trochę między działami. Bardziej jest ważne, żeby być takim elastycznym i to zapewnia jakby łatwość w znalezieniu pracy. Właśnie ta elastyczność i szerokie kwalifikacje i umiejętność pracy z ludźmi. No ale nie tylko umiejętność pracy, musicie mieć też twarde kwalifikacje. Czyli jeżeli chcecie być informatykiem, no to musicie umieć musicie wiedzieć, jak obchodzić się z komputerem, a nie tylko jak obchodzić się z ludźmi. Ale z kolei, jeżeli wiecie, jak obchodzić się z komputerem i wiecie, jak obchodzić się z ludźmi, to bardziej prawdopodobne, że dostaniecie pracę i że ją utrzymacie i że dostaniecie awans. No ale zawsze możecie też zrobić coś swojego. Czyli w sumie studia wybrać takie, jakie Was interesują. Prawdopodobnie też kiedyś będziecie się jeszcze przekwalifikowywać, bo takie mamy akurat czasy, jesteśmy w takim pokoleniu. I raczej nie będzie tak, że się przepracuje całe życie w jednym zawodzie, więc na spokojnie to, co Was interesuje i bądźcie kreatywni, elastyczni. Nie zamykajcie się tylko w jednej rzeczy. Myślcie, jak można, co można z tym wykombinować i wtedy powinno być ok. Taka najprostsza rada, ale możemy o tym pogadać kiedyś więcej. Mój ulubiony serial. W sumie nie mam ulubionego serialu, bo rzadko kiedy oglądam seriale. Obejrzałem kilka, m.in. Teen Wolf, How I Met Your Mother. Ostatnio, jak byłem chory, obejrzałem sobie Night Flyers na Netflixie. Ale jakoś żaden z nich nie porwał mnie super mocno. Ja bardziej siedzę w anime i właśnie anime oglądam. No i takie moje ulubione to jest Boku no Hero Academia. Na który po prostu na każdym odcinku potrafię się popłakać jak dziecko, bo tak mnie wzrusza, mimo że to jest po prostu o superbohaterach i w każdym odcinku się biją i mnie to w jakiś sposób po prostu porusza ta historia. No, czuję się powiązany z głównym bohaterem. A drugie ulubione anime, które też mnie bardzo mocno porusza i może nie, że wywarło duży wpływ na moje życie, ale jest takie, że ta historia rzeczywiście jest jakaś dla mnie ważna i lubię do niego wracać, no to jest Sword Art Online. Dosyć takie anime, które są popularne, więc jeżeli ktoś ogląda, to na pewno zna. Kiedy wyszedłem z szafy, normalnie aż mnie kusi, żeby nagrać Wam, jak wychodzę z szafy, ale szafa jest tak zakracona, że nie mam jak z niej wyjść. A teraz tak serio mówiąc, no to trochę tych wyjść było, bo to nie było tak, że za jednym zamachem od razu było, powiedziałem mamie, że cześć mama, ja jestem trans, tylko to były różne etapy, bo najpierw jak miałem 3 latka, to dało się zaobserwować, że
nie zachowuję się jak dziewczynka, że mama miała problem, żeby ubrać mnie w sukienki. Lubiłem się bawić chłopięcymi zabawkami. Później wiem, że miałem jakąś rozmowę jeszcze właśnie z rodzicami, że czy to da się jakoś zmienić. Dowiedziałem się wtedy, no w sumie nawet nie wiem, ale albo że się nie da, albo że to jest po prostu bardzo trudne i że jakieś konsekwencje wtedy dla rodziny. W każdym razie wyszło tak, że po prostu wypierałem to z myśli i próbowałem być normalny. I potem miałem takie pierwsze wyjście z szafy, to kiedy powiedziałem mamie, że lubię dziewczyny. Jeszcze myślałem wtedy po prostu, że jestem lesbijką. No się okazało, że jestem po prostu hetero, tylko że facetem. Więc taki tekst powiedziałem mamie jakoś kilka miesięcy przed moimi 18 urodzinami. I wtedy tak się zorientowałem, skończyła mi się ta faza wyparcia. Zaakceptowałem siebie i ogarnąłem, że o, w sumie, kurde, jestem trans. I to było takie moje drugie wyjście z szafy. To też od razu łączy się z pytaniem, ile lat miałem, kiedy pierwszy raz pojawiła się myśl i uczucie, że muszę coś w sobie zmienić. Więc pierwszy raz to było, kiedy jak miałem 3 latka, no to dało się zauważyć, że te dziewczęce rzeczy mi nie pasują. I jest to naprawdę bardzo adekwatny wiek do tego, bo w wieku 3 lat właśnie ujawnia się tożsamość płciowa dziecka. Czyli kiedy dziecko ma 3 lata, to po prostu potrafi już zauważyć, co jest właśnie na czym polega bycie dziewczynką, jak to jest być chłopakiem i jak po prostu kim ja się czuję. I są takie pierwsze objawy, które jeszcze nie są jakieś mocno znaczące, bo to później musi jeszcze przejść jakby ten okres dojrzewania, kształtowanie się naszej tożsamości, żeby to było pewne, że to jest transseksualizm. To nie jest tak, że jak macie 3-letnie dziecko i ono na przykład jest dziewczynka, ale bawi się tylko chłopięcymi zabawkami, nie chce nosić sukienek, to już wiadomo, że jest trans, bo to potem może się jeszcze zmienić, może to po prostu być dziewczynka, która jest taka chłopczyca, no zwyczajna chłopczyca, więc to jeszcze nic nie znaczy, to później musi się utrzymywać przez kolejne lata i w okresie dojrzewania nie może minąć. Wtedy wiadomo, że to jest transseksualizm. Więc tak, u mnie to był taki pierwszy moment. Potem jak miałem właśnie coś, już wspominałem, że jakoś koło 8 lat pytałem mamę i tatę, czy jest taka możliwość. Pamiętam, że jak szedłem na przykład do pierwszej komunii, czy właśnie coś w ten deseń, jak byłem takim religijnym małym dzieckiem, to modliłem się co wieczór o to, żebym już obudził się jako chłopiec. No i no, to się nigdy nie stało, to się dzieje dopiero teraz, że z każdego dnia budzę się coraz bardziej jako chłopiec i jest fajnie. Wtedy trochę budziłem się i potrafiłem się rozpłakać, ale no cóż, było, minęło. Kolejny, potem był ten etap wyparcia, kiedy myślałem, że nie jestem w stanie nic zmienić, więc po prostu zacząłem to wypierać i próbowałem być, tak jak mówię, normalny. I taki moment przełomowy, kiedy postanowiłem dokonać zmiany i przejść przez terapię, to było właśnie kilka miesięcy przed moimi 18 urodzinami, kiedy powiedziałem mojej mamie o sobie i byłem zdecydowany, żeby po prostu przejść przez terapię. Trochę zajęło, zanim do tego doszło, trochę był burzliwy okres później w domu, żeby w ogóle do tego doszło, ale jak widzicie, jestem tutaj i jest wszystko ok. Jak bliscy reagują na moją transformację? Patrząc na to, że bliscy, którzy spędzają ze mną dużo czasu, to widzą mnie na co dzień. Oni są ok, najczęściej ich reakcje są takie, że jeny, ale masz głośny ten głos, ale ci się teraz donośny zrobił. I że szeroki się robię w barkach, mama się wkurza, bo w połowę ubrań już nie wchodzę i muszę potem kupować nowe, więc trzeba wydawać pieniądze. To jest główne takie rzeczy, które zauważają moi najbliżsi. No i w sumie to są takie główne reakcje na mnie, że obniżył mi się głos, że jestem szerszy w barkach. Jak jacyś dalsi znajomi, to najczęściej spotykam się z pozytywnymi reakcjami, takimi na zasadzie, że gratuluję odwagi, że cieszę się z twojego szczęścia, więc to jest bardzo pozytywne i miłe. Cieszę się, że trafiłem w takie środowisko. Czy mam rodzeństwo? Mam siostrę i brata, jestem najmłodszy w rodzinie. Oni są tak 7-8 lat starsi, więc no. Jestem tym dzieciaczkiem, wieczny dzieciak. Gdzie aktualnie mieszkam? Może pokażę wam na filmiku, zgadujcie. Thank you.
mój ulubiony gatunek muzyki? To jest bardzo ciężkie pytanie, bo ja co jakiś czas zmieniam gatunek muzyki, który słucham przede wszystkim i nie zamykam się w jednym gatunku, tylko co jakiś czas eksploruję inne. Są jakieś takie gatunki, do których po prostu jakby nigdy się nie przekonałem i raczej w nich nie siedzę. Ale to, co na pewno mogę powiedzieć, bardzo lubię muzykę klasyczną i muzykę filmową. Lubię też stary rock, zresztą myślę, że te gitary z tyłu mogą wam to nieźle podpowiedzieć. Nowszy rock też jest spoko. Zwłaszcza ostatnio mam dużą fazę na zespół The Score. Polecam wszystkim. Ostatnio tak, żeby trochę przełamać mój schemat, bo zawsze to była muzyka taka bardziej instrumentalna, to ostatnio zacząłem słuchać też lofi hip-hop i koreański pop, ale w sumie zwykły pop też. Ariana Grande, Seven Rings, całkiem mi się spodobało, więc widzicie, tutaj jest trochę taki miszmasz wszystkiego. Jeżeli macie jakąś fajną muzykę do polecenia, to chętnie możecie wysyłać, ja przesłucham, możemy się kiedyś podzielić albo zrobić sobie jakieś playlisty, spoko opcja by była. Ile mam wzrostu? Mało. Jestem dosyć niski. W sensie jestem średniego wzrostu wśród kobiet. Albo taką niższą średnią. Nie wiem, koło 1,65 m, jakoś tak. Zazwyczaj noszę wyższe buty, w sensie na jakiejś grubszej podeszwie, żeby sobie trochę tam dodać tego wzrostu, ale kiedyś się tym bardziej przejmowałem, od kiedy jestem na testosteronie, to się śmieję, że nadrabiam barkami. Da się i tak. Ale właśnie dla tych, których może martwi wzrost, bo na testosteronie się nie rośnie na wzrost, to mimo, że nie urosłem, to tak na wzrost w górę, ale urosły mi barki, przybrałem trochę masy mięśniowej, zresztą sami widzieliście. I kiedy po prostu czuję się taki większy, masywniejszy, to na przykład nie czuję się już taki niski, nie czuję się jakiś mniejszy. Jeżeli ktoś jest ode mnie trochę wyższy, to jakoś nie robi mi już to takiej różnicy jak kiedyś, nie czuję się taki mały, tylko raczej czuję się duży, a nawet jak jest ktoś ode mnie wyższy, to jakoś nie zauważam tego zbyt mocno. Więc to jest takie pocieszenie, że jeżeli przejdziecie na testosteron, zrobicie trochę masy mięśniowej, to już nie będziecie się czuć tacy mali i niscy, tylko że rzeczywiście to trochę naprawia. Chociaż wiadomo, jeżeli ktoś jest naprawdę taki niziutki, nie wiem, 1,50 m, no to nie wiem, jak to jest z tej perspektywy. Wiem, że są takie fajne wkładki do butów, które podwyższają, albo ogólnie buty, które podwyższają. Ja akurat z takich nie korzystam, jedyne co to właśnie taki trik, że grubsze podeszwy, ale normalne buty. Wymarzone miejsce, by je zwiedzić lub zamieszkać, to już wspominałem, ja chcę wyjechać do Japonii i chciałbym tam zamieszkać, ale tak sobie pomieszkiwać w Japonii, tu potem do Polski, tu jeszcze mam taką wizję, że Korea mnie ciągnie i Hongkong. Więc ogólnie Azja, kierunek Azja i tam chcę siedzieć. I jaka jest moja ulubiona książka? To jest bardzo ciężkie pytanie, tak samo jak pytanie o gatunek muzyczny, no bo po prostu dużo czytam. I no tych serii, które przeczytałem, już troszkę się zbierze, już chociażby sama seria Archiwum Burzowego Światła Sandersona, która jest w sumie taką moją ulubioną serią, jeżeli chodzi o fantastykę, jeszcze dalej wychodzi, gdzie każdy tom ma około 1000 stron, a trzecia część ma jakoś, nie wiem, 1600 łącznie, bo tam została podzielona na dwa tomy, bo nie zmieściliby tego w jednym wydaniu książki, więc rozdzielili ją na dwa tomy, no po prostu taki grubas wyszedł. Ale nie zraźcie się po prostu tą obszernością tej serii, bo ona ciągle wychodzi, te tomy są rzeczywiście strasznie spasione, ale to jest tylko dobra rzecz, bo naprawdę czyta się je niesamowicie przyjemnie i jest to naprawdę zdecydowanie moja ulubiona fantastyka. Wcześniej lubiłem bardzo Sapkowskiego, ale po przeczytaniu Sandersona jakoś tak Sapkowski został zmieciony w kąt i teraz się tam gdzieś chowa, więc subiektywnie powiem, że Sanderson po prostu jest genialny i jest moim mistrzem. Czytam wszystkie jego serie po kolei. A jeszcze z innych takich książek to seria Młody Samuraj. Jeżeli ktoś by się interesował troszkę Japonią, czasy samurajskie, to jest seria, która bardzo fajnie przedstawia te czasy i też jest historycznie całkiem poprawna. W sensie niektóre rzeczy, które są tam pokazane, są trochę zmienione, ale ogólnie jakby łapie trochę te realia Japonii. Pokazuje, jak to rzeczywiście troszkę mogło być, że da się wczuć.
Więc takie fajne, jeżeli ktoś chciałby w swój sposób nauczyć się trochę o Japonii, choć wiadomo, nie dostaniecie tam jakichś takich twardych informacji, do tego musicie sięgnąć po książki historyczne, po które też czasem sięgam. Z książek psychologicznych nie będę wam mówić, co najbardziej lubię. Może tylko polecę wam lekka książka do czytania, która myślę, że każdego może zainteresować. To jest książka Bogdana Wojciszkę, Psychologia miłości. Bardzo ciekawe, napisane lekkim językiem, wrzucone są często żarty, więc nie jest to jakiś taki bełkot psychologiczny. Wiadomo, jest też język taki psychologii, profesjonalny, ale on nie jest ciężki do przebrnięcia, no i właśnie jest tak, żeby każdy mógł tą książkę spokojnie przeczytać i przez nią przebrnąć. Więc to zdecydowanie polecam, bo chyba każdego z nas jakoś miłość jednak dotyczy i ciekawie jest się dowiedzieć troszkę o niej takich rzeczy naukowych. Przynajmniej ja jestem takim po prostu creepem, że wszystko, co się wiąże z człowiekiem, to muszę się też poznać naukowy pogląd, no bo psychologia, moje zainteresowanie, po prostu tak lubię. Jak zareagowali moi rodzice na to, że jestem trans? Mojego taty nie ma już z nami. Zmarł, jak byłem mały, więc jemu po prostu nie zdążyłem powiedzieć o tym. Mogę tylko się domyślać, że no, ta reakcja z jednej strony mogłaby być trochę emocjonalna na początku, ale myślę, że też ostatecznie tak jak mama by mnie zaakceptował, bo kiedy byłem mały, to właśnie z nim trenowałem sztuki walki i to właśnie z nim robiłem te wszystkie chłopięce rzeczy, więc myślę, że tą akceptację bym od niego dostał, bo byłem z nim bardzo blisko. A z kolei moja mama, ona od dziecka spodziewała się, że coś takiego będzie. Po prostu widziała, znała swoje dzieci, więc widziała po mnie, że coś tu nie do końca zagrało, ale bała się tego i odpychała tą myśl od siebie, odsuwała. I kiedy to wszystko wyszło, to te emocje, które stłamsiła przez te wszystkie lata, one po prostu wyszły w jednym momencie. To była dosyć burzliwa rozmowa, trochę krzyku, trochę płaczu. No i ten konflikt przez jakiś czas trwał i się ciągnął, ale ostatecznie wyszło na to, że wspiera mnie, jest ze mną na każdej wizycie u seksuologa, na wszystkich konsultacjach odnośnie operacji, które mam niedługo odbyć, więc wspiera mnie na każdym kroku w tej drodze teraz. Więc burzliwy był początek, ale aktualnie wszystko jest jak najbardziej w porządku i mam całkowite wsparcie, za co jestem zdecydowanie wdzięczny. I to też, żebyście się nie martwili, jeżeli pierwsza rozmowa pójdzie naprawdę źle, naprawdę tragicznie, to nie ma jeszcze czym się przejmować, bo to to potem może się jeszcze trochę odmienić, odwrócić, bo to trzeba czasu, to się zauważa, to człowiek potem odpycha od siebie, próbuje to jakoś wyrzucić z głowy, zaprzecza, jest dużo mechanizmów obronnych, i po prostu ludzie są emocjonalni, nie radzą sobie czasami z tymi emocjami. Nasi rodzice, oni też nie są doskonali. Oni też potrzebują czasu, żeby to przetrawić, zaakceptować, żeby się oswoić z tą myślą. Więc myślę, że tutaj bardzo dużo cierpliwości, wyrozumiałości i jest szansa, że też zaakceptują. Więc trzymam za was kciuki, jeżeli jeszcze jesteście przed taką rozmową. Jeżeli jesteście po rozmowie, która nie poszła dobrze, to też trzymam za was kciuki, żeby wszystko się ułożyło. No i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Tym chyba zakończymy nasze Q&A dzisiaj. Mam nadzieję, że nie byłem tak zamulony jak w zeszłym tygodniu, gdy to próbowałem nagrać, a wyszła po prostu tragedia. Dzisiaj pogoda też nie rozpieszczała chmury. Teraz dopiero patrzę, że wyszło trochę słoneczko, ale przyznam, że jestem naprawdę ostatnio przepracowany z własnej głupoty. Nie umiem wziąć dnia wolnego, co mam dzień wolny, to sobie dorzucam kolejne jakieś rzeczy. Nie jest to tak, że pracuję, żeby po prostu się zapracować, tylko dzieje się dużo ciekawych rzeczy i ja korzystam z tego, co mam. Więc też staram się czerpać ile tylko wlezie, a potem jak mam dzień wolny, to jestem strasznie zmęczony i mam nadzieję, że to nie przechodzi aż tak mocno na YouTube. Więc tak. Mam nadzieję, że Q&A się podobało. Zostawcie komentarze, łapki w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmików. Jeśli nie chcecie, no to przykro mi, przepraszam. Widać, muszę się jeszcze mocno poprawić. Ale trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień.